Jak tam chłopy? Wstaliście już? Witam serdecznie na tonażu dziennym z kącika kultury fizycznej, z Krzypasa. Witam bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Dzisiaj sobie robię taki trening, można powiedzieć, split. Splita robię, ale to taki typowo pod mój plan treningowy. Dzisiaj robię wyciąg górny, dwa ćwiczenia na wyciąg górny, jedno ćwiczenie na biceps, jedno na triceps i jeszcze chyba zrobię sobie do tego wszystkiego poręcze i łydkę. Także widzicie, że trening jest taki nietypowy, ale to wszystko się ładnie zazębia u mnie, jak widzicie, cały czas jakaś tam forma jest. Pomimo nietrzymania diety, takiej dopiętej, no nie mam dopiętej diety. Dzisiaj na śniadanie na przykład zjadłem 4 pęta kaszanki. Ale bez niczego, nie? Całą kaszankę z keczupem. 4 takie pętka. Także zaś widzicie, kaszanczewo wjeżdża i jest siła. Ale rzadko jem kaszankę, ale akurat dzisiaj zjadłem, bo żona kupiła i po prostu trzeba było to zjeść. Ale lubię kaszankę. Rzadko jem, raz na 3 tygodnie, raz na miesiąc, ale jem. Dobra, lecimy z plecami. Zajmuję uchwyt, bo będę teraz robił innym uchwytem. Nie wiem, czemu nie doszedłem do tej pory, dlaczego. Może wy mi powiedzieć, jak ktoś wie. Czemu po każdej serii linka się skręca? Choć ciężar na dole nie wiruje. Bo on jest na takim bolcu, nie? On ten, jak się ten zakręci, to on może się kręcić, te obciążenie na tym. Obciążenie jest to na takim czymś. Tu na dole jest stópka. Teraz pokazuję tylko wzór. Tu na dole jest stópka. Żeby ciężar nie spadał, nie? O, takie coś, o. Taka stópka niby, że dłoń to jest ta stópka. I tu na to spada obciążenie. Tu jest u góry taki haczyk. Ja odczepiam haczyk, wkładam obciążenie i haczyk zaczepiam na lince. I czemu to nie wiruje? To nie wiruje, jak ja ćwiczę. Żeby to jeszcze wirowało, to bym wiedział, że to jest od wirowania. Skręca mi się po każdej serii linka, że muszę odczepiać i ona brrrt, się odwija. Nie wiem czemu, może ktoś wie czemu. To jest wina, że na jednym bloczku wisi, czy co? Na dwóch, jakbym miał na dwóch tych bloczkach, to by się nie skręcało? Niech ktoś, może zna ktoś odpowiedź. Bo ogólnie ja miałem na dwa bloczki, tylko że ciężar mi wtedy rysuje o ścianę, nie? Dlatego mam na jednym kółku. Chyba że przewiercę się w połowie i tam w połowie zahaczę drugie kółeczko. Może wtedy nie będzie ten. O, właśnie. Przewiercę się kawałek dalej i włożę drugie kółko i zobaczymy. O, dobry pomysł. Dobra, i lecimy z bicepsem. Thank you.
będę robił wyciąg też górny, tylko że w innym chwycie. O, w takim. O. Pięć serii. Po 5 serii wszystkiego, nie? Muszę się rozgrzać. Będę triceps robił wyciskanie francuskie za głowy. Napić. Dobra, widzimy się za moment. Dobra, lecimy z drugim ćwiczenkiem. Z drugimi ćwiczonkami, bo robię dwa łączone. Tak jak widzieliście wcześniej, wyciąg górny w wąskim chwycie plus biceps. Teraz robię wyciąg górny w szerokim chwycie i wyciskanie francuskie za głowę. W międzyczasie brzuch robię, nie? O, 10 razy. Teraz tą lindę odczepię, nie? O, jak się odkręca. Chuj wie czemu. Ogólnie tego nie czuć, jak się trenuje, nie? Jak się robi te ćwiczenia, tego nie czuć w ogóle, ale... Nie chcę, żeby się tak skręcała, no bo może pęknąć w końcu. Osłabia to na pewno linkę, nie? W jakiś sposób. Takie skręcanie się. Dlatego pociągnę jeszcze jedno kółko i może zobaczymy, to się inaczej rozłoży na tej lince ciężar i wtedy nie będzie się obkręcać, nie? Dobra, lecimy z tricepsem. I tak 5 serii. Wszystkiego po 5. Jak tam chłopy? Staliście już? Witam serdecznie na tonażu dziennym z kącika kultury fizycznej Skrzypasa. Dzisiaj lecimy klatkę. Co drugi dzień ogólnie jest wyciskanie na klatę teraz. Przez jakiś czas, a potem wrócę do przypuszczam, że ten tydzień jeszcze tak porobię i od przyszłego tygodnia wrócę już do wyrabiania. Chciałbym wrócić do wyrabiania jednej partii tygodniowo, maksymalnie dwa razy, ale to
Zobaczymy, jak to pójdzie. Klatka i lecę bareczki z nosy, sztangi do góry. W serii łączonej. Teraz muszę wziąć pasiwo. Ćwiczenia. Co będę teraz robił? Patrzę, bo ma przyjechać ten transport. Drzwi mają mi przywieźć do dużego pokoju. Musiałem przerwać nagranie, bo mówiłem, transport przyjechał. Drzwi przyszły do dużego pokoju. Mam tam je na korytarzu. Przyniosłem je na razie tu do piwnicy na korytarz, bo nie będę specjalnie szedł na czwarte piętro, żeby je wnosić. Także lekkie są, bo to są drzwi takie leciutkie, do pokojowe, nie? Także myślałem, że będą ciężkie, ale dziękować Bogu, są lekkie. Nie będę musiał je po treningu się męczyć jeszcze z targaniem na czwarte piętro, nie? Dobra. Lecimy. Jedną serię zrobię wyciskanka. Dzisiaj plecy będę jechał, pleczewo. A jutro jadę do gymu. Jutro gonię do gymu. Mam kilka spraw w mieście. I lecę jutro do Atletika. Atletik Gym and Fitness. Taka siłownia. Tak się nazywa. Trzeba będzie tu pozamiatać. Trochę syfu zrobiło. Dobra, lecę z serią. Seria wznosów kolan z wisie na drążku. Lecimy z tonarzem. Trzecia seria robocza. Dociąganie sztangi leżąc. Potem przechodzę na ponadprogramową serię, bo oczywiście zapomniałem, bo nagrywałem coś jeszcze TikToka. Wyciskanie hantli w chwycie młotkowym. No. Także lecimy. Trzecia seria robocza. 130 kilo.
Bo trzecia robocza? Tak, trzecia. Jeszcze mam dwie serie. Na tym obciążeniu. Nie ma takiego upału. Jest to prawda ponad 20 stopni. Ale słońce jest za chmurami. Ale jednak to czerwiec, nie? Ciepełko. Większa temperatura otoczenia. Człowiek się bardziej i obficiej wydala pot. Dobra, chwilę oddechu. Po tym ćwiczeniu zawsze, kurwa, często mi duże brawo bolą, bo tu 130 kg wgniata jednak żebriwo w desigie. Jakby nie było. Tylko 12 razy, bo to jest seria ponad programowa. Szósta, żeby tylko pokazać, że takie ćwiczenie robiłem oczywiście, bo w piątej serii 18 razy zrobiłem, nie? A tu zrobiłem 12, bo to jest ponad programowa seria, szósta. A przypominam, że robię 5 serii. Tu mam jeszcze dwie serie. Może sobie jeszcze chciałem zacząć robić przedramiona. Tylko się chodzi o to, żeby wzmocnić nadgarstki. Jak uderzam w worek, żeby było, te nadgarstki były silne, nie? Oczywiście nic mi nie dolega, nie? Wszystko jest ok, nic mnie nie boli. Nie ma potrzeby ich, że tak powiem, wzmacniać, dlatego że po prostu one gdzieś tam ulegają awarii, nie. Ale tak sobie właśnie pomyślałem, żeby może jakoś, czy da radę jakieś wzmocnić przeguby bez rozrostu przedramion? Chyba się nie da. Chyba się nie da tak. Chyba nie ma takiej możliwości. Też jeszcze zrobię jedno ćwiczonko na barki. A zresztą, która to godzina jest? Nie, dobra, zrobię sobie. Wznosy bokiem. Ale tylko delikatną pompę. Ale brudne. Zacznie działać, muszę je pomalować. Miałem pomalować maszynę na barki. Bo to się nie dzieje wszystko. Nie żeby mi to przeszkadzało, bo mi to nie przeszkadza. Ale brudne się, brudzi się, nie? Ręce się brudzą. Dawno jej pokazywałem, ale cały czas robię, żeby nie było spięcia na brzuch. Nie mylić z brzuszkami, bo to nie są brzuszki. To nie są brzuszki, bo brzuszki to się robi, że się kładzie całościowo i się wstaje aż do pozycji kolan.
do pozycji wyjściowej. Tak się robi na WF-ie. Ogólnie kulturyści robią spięcia. Czyli dochodzimy do fazy maksymalnego napięcia, tak żeby nie dotykać ławeczki, i spinamy. Puszczamy do maksymalnego spięcia, żeby się nie położyć, żeby nie dotykać ławeczki. I spinamy. I to wszystko. To jest takie krótkie bardzo ruchy. Ktoś powie, a co to za brzuszki? Już często się z tym spotykałem, dlatego nie chcę mi się już odpowiadać na to pytanie. Ale jestem zmuszony teraz jakby trochę naprostować, żeby dla samego siebie po prostu. Muszę po prostu wytłumaczyć. Bo przyjdzie znów jakiś chłop, co się nie zna i powie, kurde, co to za brzuchy? To nie są brzuszki. To są spięcia. Powtarzam, spięcia. O, to są spięcia. Dobra, lecę dalej. Kończę, żeby te materiały nie były za długie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam na skrzypastubeshop.pl. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, śledzenia mojego TikToka, mojego kanału, mojego Instagrama, Facebooka. Zapraszam gorąco i żebyście mi byli. Pozdro. Siema, siema. Dzisiaj nadaję z Athletic Gym Pad Fitness w Alczu. Dzisiaj trening będzie trochę plecy na wyciągach, trochę czwóreczki i troszkę wyciskania na barczewo. I może jeszcze łapę zrobię po jednym ćwiczeniu na biceps i na triceps. Także lecimy. Czwarta seria robocza na hamerze. Chwyt młotkowy, ściąganie ciężaru do klatki. To był gniewomir właśnie, on tak często robi, że właśnie biegnie i się napina przed kamerą. Jak nagrywam, to był właśnie gniewomir. Nie żartuję, to był Roland, właściciel siłowni. A tam Barbara siedzi za tym. Pokażesz się, Barbara? Się wstydzisz? O, to jest pani Barbara, szefowa. Także lecimy teraz. Czworogłowe uda. Dzisiaj jestem w gymie, drugi trening w gymie. Nie miałem w tygodniu czasu, zbytnio rano robota, tam mam remont jeszcze w domu. Różne takie rzeczy drobne muszę tam wykańczać, ale dzisiaj jestem tutaj i dzisiaj będzie fajny trening.